Cześć, witam. Niedawno nagrałam film, w którym bohaterkami były kobiety. Było to 5 książek o kobietach żyjących naprawdę i 5 o postaciach literackich. Moja rodzina stwierdziła, że w tym filmie się za bardzo rozgadałam, więc dzisiaj postaram się mówić krócej, ale będzie to podobny cykl. Dzisiaj przedstawię książki, których bohaterami są mężczyźni. Nieżyjąca polska piosenkarka Danuta Lin śpiewała: gdzie ci mężczyźni, orły, sokoły, herosy, gdzie te chłopy? Ci chłopy są, są w realu, czyli wokół nas, a także przede wszystkim są w literaturze. Jeżeli chodzi o real, przygotowałam 3 książki opowiadające, będące swego rodzaju biografiami, opowiadające o bardzo ciekawych mężczyznach. Pierwsza z tych książek to jest książka poświęcona księdzu Józefowi Tischnerowi. Ksiądz Józef Tischner, autor filozofii po góralsku, ksiądz wybitny znawca filozofii, ale też człowiek o ogromnym poczuciu humoru. Ta biografia została napisana przez Wojciecha Bonowicza. I dlaczego polecam tę biografię? Otóż czasem pisząc biografię, autorzy są za bardzo naukowi, mówią za bardzo naukowym językiem, zamieszczają zbyt wiele przypisów, a przecież my chcemy poznać człowieka, jakim był naprawdę, jakie miał słabostki, z kim się przyjaźnił. I tak tutaj dowiadujemy się o małym Józiu Tischnerze, który urodził się w Łopusznej, następnie kończył liceum w Nowym Targu, z kim się umawiał na randki, a było takich wiele, dlaczego został księdzem, jak zakończyło się jego życie. Ze wszech miar polecam tę biografię księdza Józefa Tischnera. Druga biografia dotycząca Polaka to jest biografia Marka Kamińskiego. Kiedy słyszymy nazwisko Marek Kamiński, kojarzy nam się ono z czym? Z biegunami. Biegun północny, biegun południowy i wszystkie inne bieguny, nie wiem ile tam ich jest. W każdym razie Marek Kamiński je wszystkie pokonał. Sam albo w towarzystwie, na przykład Janka Meli, niepełnosprawnego biegunisty, chciałam powiedzieć, zdobywcy bieguna. I właśnie mam tutaj przed sobą książkę Marka Kamińskiego pod tytułem Wyprawa, z której możemy się dowiedzieć, dlaczego on te bieguny postanawia zdobywać. We wstępie pisze: jak szukać w życiu własnych biegunów? Często zastanawiałem się nad tym pytaniem, czy doświadczenia wyniesione ze zdobywania biegunów mogą pomóc innym ludziom w osiągnięciu ich celów. Ja uważam, że tak, z ogromnym zainteresowaniem czytam wszystkie relacje z podróży Marka Kamińskiego, a ta książka, którą pokazuję pod tytułem Wyprawa, ma swój dodatkowy atut. Tym atutem są wspaniałe ilustracje, właściwie obrazy Marka Stawarskiego. Oto jeden z nich, które są troszeczkę surrealistyczne, ale za to piękne, za to oddające cały charakter tej książki Marka Kamińskiego. Na końcu autor pisze, zwracając się do czytelnika: jeżeli udało mi się, jeżeli ta książka spowodowała, że pomyśleliście o własnych biegunach, do których chcielibyście dotrzeć, życzę Wam determinacji i mądrości w drodze. Polecam tę książkę o wyprawie, o samym Marku Kamińskim, który pisze szalenie interesująco i będą to na pewno świetnie spędzony czas z Markiem Kamińskim. A teraz biografia, kalendarium pisarza rosyjskiego Michaiła Bułhakowa. Michaił Bułhakow znany jest przede wszystkim jako autor Mistrza i Małgorzaty. W swoich filmach już niejednokrotnie mówiłam o tej książce, ponieważ jest to jedna z moich ukochanych książek. I tutaj z tej biografii napisanej przez Borysa Sokołowa dowiadujemy się wiele o życiu autora, pisarza, a nie było to łatwe życie w Rosji stalinowskiej. Bułhakow miał zakaz drukowania swoich utworów, Mistrza i Małgorzatę pisał przez wiele lat, był szalenie kochliwy i miał wiele kobiet w swoim życiu.
Jeżeli kiedykolwiek zechcecie poznać życie autora Mistrza i Małgorzaty, polecam tę książkę. A teraz oddech i czas na postacie literackie. Grubas taki to jest książka napisana przez fińskiego autora. Autor ten nazywa się Mika Waltari i w 1945 roku wydał on książkę pod tytułem Egipcjanin Sinuch. I od razu po wydaniu książka okazała się światowym bestsellerem. Została przetłumaczona na wszystkie możliwe języki świata, w tym również oczywiście na język polski. Bohaterem, akcja dzieje się w starożytnym Egipcie, bohaterem jest Sinuche, którego pochodzenia nie znamy, bo został wyłowiony z rzeki jak Mojżesz. Sinuche, który jest lekarzem i udziela pomocy biednym, ale również wysoko postawionym osobom, m.in. faraonowi. I wszystko w życiu Sinuche byłoby dobrze, gdyby nie poznał kurtyzany, przepięknej egipskiej kurtyzany, przez którą stracił właściwie wszystko. Honor, mieszkanie, majątek, wszystko stracił. I jakie były dalsze losy Egipcjanina Sinuche, naprawdę z całego serca polecam. Nie bójcie się tego, że jest to książka duża i gruba, ale w trakcie lektury zostaniecie wciągnięci w świat starożytnego Egiptu. Kolejny męski bohater to jest właśnie ten. Nazywa się Alan Carson. Książka ma 100 lat i przebywa w domu spokojnej starości. Właśnie cały personel tego domu przygotowuje jego 100. rocznicę urodzin. Upieczono już tort, płoną świece na torcie urodzinowym, a nasz Alan Carson siedzi w swoim pokoju i myśli: kurwa, jak mi się nie chce iść na te urodziny. Znowu te będą okropne baby pielęgniarki, znowu będą te wariatki moje towarzyszki z domu spokojnej starości. Przeżyłem to już 99 razy i mam dosyć. I co robi nasz bohater? Otwiera okno i ucieka z domu spokojnej starości. Życie, dalsze przygody bohatera Alana Carsona są przewspaniałe, przezabawne, przesympatyczne. Do czego zachęca nas ta książka? Na przygody, na spełnienie marzeń nigdy nie jest za późno. Polecam ze wszech miar, chociaż o mężczyźnie, ale wszyscy powinniśmy tę książkę przeczytać. Teraz będzie publiczne wyznanie miłości, z którego się nigdy już nie będę mogła wycofać. Dobrze, że mój mąż nie widzi tego, nie słyszy tego wyznania miłości, ponieważ będzie to wyznanie złożone bohaterowi literackiemu. W czasie, kiedy w Anglii tworzyła Jane Austen i pisała takie książki jak Duma i uprzedzenie, czy Rozważna i romantyczna, czy inne, którymi zachwycił się cały świat, u nas w Polsce tworzyła Maria Rodziewiczówna. Mieszkała ona na wschodnich kresach Rzeczpospolitej i tam umieszczała akcję swoich książek. Najbardziej znaną jest niewątpliwie ta pod tytułem Lato leśnych ludzi, ale moją ulubioną książką jest właśnie ta. The Vitis nosi ona dziwny tytuł. Zobaczcie, jak jest już książka rozwalona, ledwo się trzyma, to znaczy, że czytam ją bardzo często. Dlaczego? Bo są to dla mnie swoiste randki, randki z bohaterem, a bohater nazywa się Marek Czertwan. Marek Czertwan wygląda jak skrzyżowanie Marka Perepeczki z Janosika z Kolinem Firtem z Dumy i uprzedzenia. A więc jest piękny, inteligentny, można na nim polegać, umie wspaniale mówić. No ideał, wprost ideał męskiej urody, męskiej inteligencji, ideał wszystkiego. I ten Marek Czertwan jest ziemianinem i wykonuje polecenie ojca,
A polecenie to dotyczy opieki nad majątkiem przyjaciela, towarzysza broni, właśnie niedawno co zmarłego ojca. Nie będę opowiadała o dalszym wątku. Wątek jest romantyczny. Taki właściwie jak w Dumie i Uprzedzeniu. Z tym, że na odwrót. Tutaj Marek Czertwan pełni funkcję Elizabeth Bennet, a Irena Orwid, w której się zakochuje, pełni funkcję pana Darcy'ego. Cudze chwalicie swego nie znacie. Szkoda, że książki Marii Rodziewiczówny są tak mało rozreklamowane, a zwłaszcza książka pod tytułem The Vitis. Nie zdradzę znaczenia tytułowego słowa, ponieważ ma to zachęcić moich widzów do tego, żeby tę książkę obejrzeć. A naprawdę warto. Marek Czertwan będzie się wam śnił po nocach, drogie widzki. I warto bliżej się z nim zapoznać. Było to 6 książek o mężczyznach, prawdziwych i postaciach literackich. Oczywiście jak zwykle proszę o opinię i ocenę nie tylko filmu, ale wybranych książek. Dziękuję, do zobaczenia.